Rozszerzenie do Cyberpunka 2077, czyli Widmo Wolności, zagości w grze już 26 września i z pewnością wszyscy nie mogą się już doczekać, ale co to są za wymagania? Halo, Redzi, chyba Adam Smasher za mocno skoczył wam na głowę. A tak serio, to postaram się dzisiaj przeanalizować nowe wymagania sprzętowe, porównać je z oryginalnymi wymaganiami sprzed 3 lat oraz przedstawić kilka absurdów tego nowego zestawienia. Ja jestem Jaro i zapraszam was na film, czy twój komputer jest gotowy na Phantom Liberty. Razem z pokazaniem pierwszego pełnego zwiastuna Phantom Liberty, CD Projekt Red opublikowało również nowe wymagania sprzętowe, które budzą sporo kontrowersji. I wcale się nie dziwię, kiedy oryginalnie wymagany procesor do maksymalnych ustawień graficznych teraz wylądował na ustawieniach minimalnych. Ale po kolei. Oryginalne wymagania prezentowały się tak. I były one bardzo rozsądne, nie były wtedy wymagany high-endowy sprzęt, a wieloletni procesor w zupełności wystarczał, by grać na fajnych ustawieniach w fajnym klatkarzu. Kartą rekomendowaną był GTX 1660 Super, a teraz jest nią RTX 2060 Super i to tylko by grać w Full HD. To jeszcze nie jest tak absurdalny przeskok, bo w tym momencie RTX 2060 można dostać tylko trochę drożej od 1660 Super, ale prawdziwe absurdy zaczną się dopiero za chwilę. Na premierę gry Intel i7-4790 wystarczał na każdy poziom ustawień graficznych bez włączonego ray tracingu. Jest to skromny 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor i w zupełności wystarczał na ustawienia Ultra. Teraz jednak na ustawienia wysokie potrzebny jest i7-12700, który posiada aż 12 rdzeni i 20 wątków. Wprawdzie trzeba trochę siedzieć w świecie komputerowym, by wiedzieć, że te 12 rdzeni to nie jest zestaw potężnych rdzeni, a podział na... Bo tak teraz Intel tworzy nowe procesory, by te 8 rdzeni i core dawało lepsze osiągi w aplikacjach i grach, które faktycznie je potrafią wykorzystać. Ale mniejsza z tym, to nie jest kanał sprzętowy. Wracajmy do ustawień, teraz już Ultra. Zalecany procesor to i9-12900, to jest 16-rdzeniowy i 24-wątkowy, który na dzień dzisiejszy kosztuje ponad 2000 zł. W połączeniu z ceną karty graficznej i resztą zestawu komputerowego, który również w tym wypadku będzie potrzebował upgrade'u, wychodzi całkiem niezła suma, która może podchodzić nawet pod 6000 do 8000 zł i to dla 3-letniej gry. Sytuacja z nowymi wymaganiami odnośnie procesorów AMD jest o tyle dziwna, że takie procesory nie istnieją. Zapewne jest to skrót myślowy, ale w sklepach nie ma czegoś takiego jak Ryzen 7 7800X. Znaleźć możemy jedynie Ryzena 7700X oraz Ryzena 7 7800X3D. I to zapewne o tego chodziło, bo wiele portali internetowych również go tak skrótowo określa. Jednak jeśli chcemy być dokładni, to w wymaganiach powinna widnieć pełna nazwa procesora, bo może to okazać się dość mylące. Wymagania pamięci operacyjnej RAM również zostały podniesione. Oryginalne 8 GB zostało zwiększone do 12 GB na ustawieniach minimalnych, 12 GB do 16 GB na ustawieniach wysokich, no i 16 do 20 na ustawieniach Ultra bez ray tracingu. To akurat wydaje się dość słuszne, bo mało jaka gra działa dzisiaj dobrze na 8 GB RAMu i standardem jest już to 16 GB. No i HDD z minimalnych ustawień został zamieniony na SSD i z tym w 100% się zgadzam. Granie na HDD, a SSD to dwa różne światy, ktokolwiek jeszcze gra na starym dysku twardym, niech go wymienia na SSD-ka, bo sam uważałem, że to różnica nie warta świeczki, a byłem zaskoczony, jak ogromną różnicę to u mnie zrobiło. Czas wczytania save'a skrócił się z kilku minut do kilkunastu sekund, doczytywanie tekstur nie ma już miejsca, a nawet same FPS-y się zwiększyły, bo na takim samym sprzęcie, jedynie zmienionym dysku na SSD NVMe, FPS-y podskoczyły z ledwo 30 do prawie stabilnych 60 i to bez żartów. Karty graficzne na pierwszy rzut oka też wydają się strasznie zawyżone, jednak patrząc na stan magazynowy sklepów, to są to i tak stare karty, jak GTX 1060, RTX 2060, czy roczny już RTX 3080. Dlaczego jednak wymagania zostały aż tak podniesione? W końcu Cyberpunk to już 3-letnia gra single player, za którą ludzie płacili spore pieniądze i mieli nadzieję, że w dodatek również zagrają na swoich PC-tach, a tu niespodzianka, poprzedni sprzęt gotowy na ustawienia wysokie, teraz ledwo starcza na minimalne w 30 FPS-ach. Zapewne jest to spowodowane tym, że studio wreszcie odłączyło się od starej generacji konsol, więc może też zacznie poprawiać grafikę na taką, której PS4 i Xbox One nie dałyby w stanie ogarnąć.
I tak, jest to słabe podejście, by tak zmieniać wymagania po tylu latach. Co innego, jeśli byłaby to darmowa gra multiplayer, bo po kilku latach studio pewnie i tak polepszałoby swoją grafikę, by gra wyglądała lepiej i sprzyjała lepiej nowym komputerom i nadganiała obecne standardy. Dodatkowym argumentem za taką zmianą Redów jest zapewne też to, że grafikę Wiedźmina również podnieśli i nikt za bardzo nie narzekał, wręcz większość graczy cieszyło się z takiego odnowienia i tak świetnie wyglądającej gry. Poza tym Cyberpunk 2077 przez te 3 lata również przechodził wiele aktualizacji zawartości gry, a nawet i next-genowej aktualizacji, która z pewnością polepszyła grafikę i optymalizację, a co za tym idzie, również zwiększyła wymagania sprzętowe, których Redzi po prostu nie ogłaszali i zrobili to dopiero teraz przy okazji zapowiedzi dodatku. Jeśli chodzi o narzekania ludzi, którzy mówią, że nie będą mogli już grać w grę, którą kupili, to jest na to dość proste rozwiązanie, bo na platformach GOG i Steam bardzo prosto da się pobrać grę ze wcześniejszą aktualizacją i wciąż grać na poprzednich ustawieniach graficznych. Oczywiście wtedy nie będzie możliwości grania w widmo wolności i sam Cyberpunk nie będzie wyglądał tak pięknie jak po aktualizacji, ale jest to dobra alternatywa dla ludzi, którym wystarczy base game i nie mają zamiaru ulepszać swojej maszyny. Ale żeby każdego z was trochę uspokoić, to zacytuję to, co o nowych wymaganiach powiedzieli sami Redzi. To ważne, nie oznacza to, że gra przestanie działać na poprzednich wymaganiach minimalnych. Jednak po najbliższej aktualizacji podstawowej wersji gry przestaniemy je aktywnie wspierać i testować grę na tych konfiguracjach. Więc gra dalej będzie działać na poprzednim sprzęcie i zapewne będzie działać dość podobnie jak teraz, ale po prostu Redzi nie będą już optymalizować gry pod starsze procesory i dyski i skupiać się na nich. Kiedy świat technologiczny idzie do przodu, starszych komponentów już praktycznie nie da się dostać w sklepach, a w Phantom Liberty chcą pewnie również zastosować wiele ciekawych mechanik, które wymagają po prostu większej mocy obliczeniowej, by poprawnie działać. A co wy sądzicie o nowych wymaganiach sprzętowych do Cyberpunka 2077 i czy wasz komputer da radę z DLC? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, sam zamierzam wymienić swój procesor, by lepiej działał w programach i grach, w tym wypadku właśnie w Cyberpunku 2077 i chyba postawię na i5-13500, który powinien spasować się gdzieś około ustawień wysokich. To już wszystko w tym filmie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i słyszymy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!